Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w filmie, w którym będziemy testować sobie pakiet rozgrywki Ślubne Historie. Film powstaje dzięki EA Creator Network. Bardzo dziękuję za możliwość przetestowania tego dodatku, a właściwie tego pakietu. Bardzo się cieszę na ten film, ponieważ w tym filmie, poza tym, że oczywiście poznamy ten pakiet wspólnie, to będę chciała odegrać mój własny ślub, który miał miejsce 11 września ubiegłego roku. Także to było parę miesięcy temu, już emocje trochę opadły, więc będę mogła o tym może tak bardziej z dystansem opowiedzieć. Poznamy sobie właśnie ten pakiet przy pomocy simki i sima utworzonych na moje podobieństwo i mojego męża. Będą też nasze najbliższe rodziny, które są może już trochę mniej podobne, ale no nic, miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyją, jeśli to zobaczą. W każdym razie przeczytajmy sobie tutaj ten taki komunikat. Przygotuj się na wielki dzień, oświadczyny to dopiero początek ślubnej przygody Twoich simów. Gdy zostaną przyjęte, zacznie się ekscytacja i nerwy. Jest tyle rzeczy do zaplanowania. I tutaj ta moja parka jest już zaręczona, z tego co pamiętam, ponieważ był już kiedyś odcinek z odgrywania mojego życia. Wyświetli Wam się teraz w prawym górnym rogu. Uwaga, drugi podpunkt. Wciel swoją wizję w życie. Ustal szczegóły nadchodzących uroczystości. Niech Twoi simowie wybiorą ślubne stroje i wszystko, czego potrzeba w tym wyjątkowym dniu. Menu, wystrój, lokal, wszystko. Zaciśnij więzi. Gdy nadejdzie dzień ślubu, niech przepełni Was miłość i ziszczą się fantazje. Złóżcie przysięgi, wymieńcie się obrączkami i pocałunkami przy ołtarzu, zanim rozpocznie się wesele. Zacznij od podania rodzinie herbaty lub udajcie się prosto na przyjęcie. Okej. Na jednym wdechu, wydechu powiedziałam, przechodzimy do gry. I ja w tym filmie raczej nie będę, moi drodzy, robiła takiego typowego first looka. Ja lubię troszkę inaczej, dlatego od razu przejdziemy sobie do organizacji ślubu. Tylko trochę mnie to zaskoczyło, że tu jest całkiem sporo opcji do wyboru, nie tylko ślub. Mamy nie tylko tutaj, jak widzicie, ceremonię ślubną, ale i wieczór przedślubny, kolację zaręczynową, spotkanie rodzinne, kolację próbną, przyjęcie i odnowienie przysiąg nawet jest. I ja sobie pomyślałam, że właśnie w tym filmie będzie takich trochę anegdotek, będzie trochę zdjęć z mojego właśnie ślubu, takich wiecie, prawdziwych, więc zaraz Wam tutaj coś niecoś pokażę, ale może wybierzemy sobie po prostu to ceremonia ślubna. I teraz tak, tak jak mówiłam, my jesteśmy już tutaj w grze zaręczeni, czyli ja i mój małżonek. Coś tutaj, miłość nam spadła, widzę. Mam nadzieję, że po ślubie się poprawi, nie wiem o co chodzi. Chyba wiecie, ten związek na odległość, bo jak wiecie, mój małżonek mieszka za granicą. Znaczy mieszka, pracuje. Okej. To mamy. Simowie z orszaku ślubnego. Porozmawiaj z simem i poproś o zostanie z simem z orszaku ślubnego, aby zobaczyć go w tym menu. To zaraz to załatwię cichaczem, ponieważ tu są wszyscy już w tym domu. Niestety, ja chciałam, żebyście zobaczyli na miejscu, ale zobaczmy sobie te opcje. Porozmawiaj, tutaj mamy udzielający ślubu. A ja nie chcę. Czy może przyjść jakiś losowy sim z miasta? Mam nadzieję, że tak. Kompan z kwiatami. Tu by to jakieś słodko, jakieś dziecko wyglądało, ale nie mamy. Strażnik obrączek nawet. I uwaga moi drodzy, czuję mega ekscytację, ponieważ przyjechaliśmy już na miejsce i oto ja w tej sukience w miarę podobnej do tej. Ciężko było moi drodzy znaleźć coś, co by wyglądało tak wiecie, w 100% tak jak moja sukienka ślubna, moja suknia ślubna. I zaraz Wam może tutaj powrzucam jakieś różne zdjęcia. Włosy też nie do końca są takie, ale słuchajcie, za to tutaj stoi z tyłu rodzinka, zaraz Wam wszystkich tutaj w miarę przedstawię. Spinka jest dosyć podobna, plecy nie były tak odkryte, co zaraz zresztą zobaczycie na zdjęciach. Ja też przed swoim ślubem dosyć sporo schudłam, więc tutaj też w przeciwieństwie do tego, jak wyglądałam w tym takim filmiku, gdzie odkrywałam swoje życie, wyglądam dużo szczuplej, ale też jestem tutaj, zobaczcie, niższa od Konrada. Tak, więc moi drodzy, co ja Wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć odnośnie tego wszystkiego? Nie wiem, słodko to wygląda. Moi drodzy, nawet wisiorek, słuchajcie, mi się udało znaleźć dość podobny do tego, który naprawdę miałam. I co Wam mogę powiedzieć, to chciałam jeszcze Was szybciutko zaprosić na film, w którym pokazywałam Wam różne mody odnośnie właśnie ślubnych, mody ślubne, jakieś sukienki, dekoracje, akcesoria bardziej i tak dalej, więc tu w prawym górnym rogu Wam ten film wyjedzie.
Okej, okay. Więc ja tutaj wybrałam troszkę aktywności, między innymi rzucanie ryżem, wznoszenie toastów, przejście alejką, pierwszy taniec, małżeńska przysięga, taniec, herbata, napoje, uczta, pokrój, tort i małżeński pocałunek. Na razie trzymamy się za ręce. Ja wam szybciutko opowiem, co i jak. Powiem wam, że moją siostrę i moją mamę robiło mi się naprawdę bardzo łatwo, może zatrzymam, ponieważ tak naprawdę pobrałam simkę, oj, siebie i ją troszeczkę pozmieniałam. Moja siostra Magdalena, moja świadkowa, oczywiście, ponieważ zrobiłam tutaj tylko rodziców i naszych świadków. Bada się na ten ślub zaprosić około 15 osób, ale stwierdziłam, że zrobię tylko tych najbliższych w ramach przetestowania dodatku. No i moja siostra Magda jest młodsza ode mnie, jest mega szczupła, miała długą, taką właśnie ciemno-różową suknię. Też nie do końca może taką, ale kolor w miarę podobny. Także bardzo szczupła blondynka. Tak, taka Magda, oto właśnie ona. No i też bardzo łatwo mi się tutaj stworzyło moją mamę, która też jest dosyć podobna do mnie. Matko, coś mi się tutaj gra mocno przecina. Tak, i sukienka też wydaje mi się dosyć podobnie wyszła. Straszny problem miałam, zaczął się w ogóle, zaczął się problem z moim tatą, ponieważ on też w ogóle tutaj nie jest w ogóle do siebie podobny. Może trochę. Jest bardzo szczupły, to są, wiecie, te same geny mój tata, a moja siostra, czyli bardzo, bardzo szczupli. Przy niewielkim wysiłku. Och, tak, więc to byłby mój tata. Natomiast straszny problem się pojawił przy rodzinie Konrada, ponieważ ciężko jest zrobić, wiecie, no jednak swoją rodzinę mam tak mocno opatrzoną, a rodziców Konrada no trochę mniej, więc tutaj mam moją teściową, mojego tutaj teścia i świadka naszego, czyli brata Konrada, który, jak Konrad stwierdził, wygląda starzej niż tata. W każdym razie Karol, który jest tutaj naszym świadkiem, zrobiłam go jako nastolatka, żeby go odmłodzić, ale no nie wiem, czy mi wyszło, chyba nie za bardzo. No nic, więc to by było na tyle. Gości oczywiście na naszym prawdziwym ślubie było dużo, dużo więcej, ależ mi się tutaj podoba ta suknia w grze. No tylko te plecy nie takie, ale no nic, nie narzekam, ponieważ jest i tak w miarę podobna. Może zapauzuję, ponieważ tutaj jest ta ślubna parcela. Tutaj mamy łuk, więc może nie wiem, może tutaj sobie wyślij w stronę ołtarza. Sims orszaku ślubnego. Dobra, przejdźcie sobie tutaj. I ty też, Karol. Przejdźcie tutaj. Także tutaj jest miejsce, w którym odbędzie się ślub. Nie ma simów, których wybrano do tej roli. Jak to nie ma? Zniknij tutaj, proszę cię, zniknij. Aktywności, dobra, oni tutaj stoją. Magda się wzruszyła! O nie, Magda się wzruszyła! Tak? Ale już się chyba cieszy, śmieje. Magda jest twardą dziewczyną, więc nie wiem, nie wiem, chyba się nie wzruszyła tak prawdziwie na naszym ślubie. Dobra, czy my możemy tutaj podejść generalnie? Paulo? Podejdź i Konradzie podejdź. Podejdźmy tutaj. Nasze rodzinki, czy wy też tutaj możecie przyjść? Puszczaj bajki? Może tutaj, właściwie to było tak. Tutaj była rodzina Konrada po tej stronie, więc usiądź. Panie tato i tutaj mamo, usiądź. I tutaj z kolei mama 2 usiądzie, czyli moja rodzicielka i mój rodziciel usiądzie. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie tutaj funkcjonowało. My już tutaj sobie stoimy. Pani Magdaleno, nie wiem, może byś tutaj sobie jednak z tyłu usiadła, bo mi przeszkadzasz. No nie wiem, w ogóle nie ma żadnego prowadzącego tej ceremonii. No my braliśmy ślub w kościele, więc oczywiście prowadzącym był ksiądz. No i cóż, na chwilkę zatrzymamy. Coś tutaj kamera fiksuje, że nie będę szalała. Jeśli chodzi, a jeszcze w ogóle wiecie co? Wcześniej, tylko nie dodam tego do odcinka, bo to było dosyć nudnawe. Byłam w tym mieście z tego pakietu. Tam nie było za wiele co do roboty. Można było tylko ewentualnie zamówić sobie kwiaty i wziąć kawałek ciasta. W ogóle chyba nie zorganizowałam tutaj tortu. Wstyd. W każdym razie, można trzymać bukiet. To jest przekiut opcją, więc zobaczmy sobie to. I ona sobie teraz trzyma te kwiaty. Nie wiem, Paulo, moja droga, może zejdziesz tu, bo wchodzisz strasznie. Teraz tyłkiem się odwróciłaś. Podejdź. No nie. No nie. W ogóle słodka kwestia, może tutaj też wrzucę zdjęcia. Mnie do ołtarza przyprowadził, słuchajcie, tak jak mi się marzyło zawsze mój tata.
Może spróbuj tutaj podejść jeszcze raz. Także tutaj będą moment na zdjęcia. Aha, bo oni tak po prostu tak się ustawiają, żeby tak stać, tak? No dobra, więc tak sobie stójcie, ja wam tutaj chwileczkę jeszcze pogadam. Także tak, oczywiście przyprowadził mnie właśnie mój tata. To było bardzo wzruszające, chociaż ja bardzo się stresowałam swojego ślubu, ale wpadłam w jakiś taki nastrój, słuchajcie, jak się obudziłam, że miałam tak dobry humor, co jest do mnie niepodobne, bo ja myślałam, że będę jakoś tam przeżywała, płakała, stresowała się, miałam bardzo dobry humor, bardzo się cieszyłam i podczas tego wprowadzenia chyba bardziej zestresowany był mój tata. I teraz tak, moi drodzy, jednak mamy mały falstart, ponieważ nie wiem, co się działo, ale po prostu nic tutaj nie działało, ani nie chcieli tańczyć, ani wznosić toastów, nic, totalnie nic. Więc część odcinka zostawiam, część nagrywam jeszcze raz, ponieważ usunęłam chyba po prostu wszystkie mody skryptowe, jakie można było wywalić z gry. Jeśli teraz nie będzie tak działało jak potrzeba, no to ja już po prostu nie wiem. W każdym razie tutaj jakieś jeszcze słodkie buziaczki i tak dalej i spróbujemy tutaj jeszcze raz złożyć przysięgę małżeńską i pocałować się. Spróbujmy. Wcześniej się to teoretycznie udało, ale później w ogóle nic nie chcieli robić tak naprawdę, więc dziwne rzeczy. Dobra, myślę, że wystarczy już tych rozmówek. Chodźcie przed ołtarz. Wszystkich chyba mamy, których powinniśmy mieć. Także zapraszamy, zapraszamy. Postaram się tutaj też wam jakieś zdjęcia powrzucać. Konradzie, o czym ty myślisz w tej chwili? Popatrzmy sobie. O, teraz wreszcie coś chyba zaczęło działać, ponieważ oni chociaż reagują. O, matko, moja mama tutaj płacze. Słuchajcie, czy ja dobrze widziałam? Teraz się cieszy. Przed chwilą widziałam jakieś łzy. Karol płacze. Karol! No dobra, dobra. Przejdźmy tutaj. Czyli chyba coś jednak pomoże tutaj. Niestety zapomniałam zakupić jeszcze raz bukietu, więc chyba nie rzucimy bukietem. Niestety, ale składajcie sobie... O, brawo, brawo! Składajcie sobie tutaj przysięgę. Konrad będzie wkładał obrączkę. Okej. Okay. Pokażę wam też jakieś zdjęcie obrączkowe. O, proszę, patrzcie. I jeszcze raz. Tak, dla pewności. I trzeci raz. Nie wnikam. Czwarty raz. Myślę, że już zaklepana. Proszę pana, zaklepana. Matko, co żeście zrobili? Walnęliście się w łeb. Buziaczek słodki. I ja wam tutaj właśnie może pokażę właśnie kilka zdjęć z przysięgi, z jakichś tam buziaczków przedołtarzowych. Nie wiem w końcu, czy to mówiłam w tej części, która się pojawi, czy nie, ale mieliśmy naprawdę przesuper księdza, który w ogóle powiedział właśnie, sam zaproponował o tym wprowadzeniu przez mojego tatę, że oczywiście, jeśli chce, to nie ma żadnego problemu. Sam powiedział, że pocałuj pannę młodą i tak dalej, bo wiem, że nie każdy ksiądz też robi takie rzeczy, mi się wydaje. Dobra, teraz przejdziemy... w stronę przeciwną do ołtarza i ty też. Aha. To musi być pojedynczo, co jest dziwne. Przeciwną do ołtarza, dobrze. Może teraz będzie hulało, słuchajcie, nie wiem, zobaczymy. Boże, to taka niezdarna to mogła być tylko ja. Na szczęście to mi się nie zdarzyło, słuchajcie. Dobra, spróbujmy tutaj kliknąć na podłogę, aktywność ze ślubem i może rzucanie ryżem. Ruszyli się. Wreszcie chyba będzie dobrze, ponieważ mogliśmy w sumie to zrobić przed świątynią, powiedzmy. Ale git. Fajnie, że działa. Dobra. Jeszcze tutaj jakieś ostatnie podrygi ryżowe. My nie mieliśmy ryżu. My mieliśmy, moi drodzy, takie płatki konfetti wystrzelające. Może podejdziemy, spróbujemy tutaj czas na wznoszenie toastów. Ja tutaj może jeszcze w ogóle dokupię DJ-kę. Też tak próbowałam, ponieważ nic nie działało. Co to za pszczoła? Co to ma być? To jakiś obrazek chyba. Tak, my mieliśmy ogólnie zespół. Byłam z niego bardzo zadowolona. Tak, więc super. W ogóle też historie ślubne były takie, że mieliśmy inny zespół. Ja go później zmieniłam na inny. Tutaj o, tablica z miejscami. Okej, okay, spróbujemy tutaj może zatrudnić DJ-a, zawodowca. Dobra, czy moi drodzy, tutaj możecie wszyscy podejść, czy znowu już coś jest nie tak?
Oj, może zjedzmy desery, zbierz Simu w celu obejrzenia wyjścia pary. No i słuchajcie, chyba historia się powtarza, że nic się niestety nie dzieje. A spróbujmy tutaj może podać poczęstunek. Niestety też nie mam tortu. Mamy już panią DJ. O nie, no ja nie wiem, słuchajcie, dlaczego mam takiego pecha, że to nie działa. Niech goście tańczą. Goście się zatrzymali, słuchajcie. No i niestety sytuacja się chyba powtarza, więc naprawdę nie mam pojęcia, czemu tak się stało. Ja teraz tutaj ta pani mnie tutaj mocno zagłuszy. Spróbuję tutaj jeszcze raz, może kliknąć, nie wiem. Czas na pierwszy taniec, ale niestety nic to nie zmienia. Może ustalimy głośność na niska, żeby tutaj mnie nie zagłuszało. Goście mi się, słuchajcie, rozchodzą. Tutaj podałam jakiś poczęstunek. W ogóle ta sala jest tutaj taka niepodobna do tego, co mieliśmy. Co się tutaj jeszcze na górze? Co tutaj mamy? A jakieś takie pokoiki, gdzie można sobie chyba odpocząć. Właśnie tutaj wcześniej można było aktywności. Czas na wznoszenie toastów. W sumie moim tatą to kliknęłam. Spróbuję moim małżonkiem, czy coś to pomoże? Zbierz Simów w celu wzniesienia toastu. No nic, jedyne co widzę to, że małżonek rozmawia z moim tatą i nic się nie dzieje. Żadnych toastów niestety. O, może poproś o toast? Albo... może tak zrobimy, słuchajcie. Teraz to odkryłam. Może wznieśmy toast? Poproś o toast. Dobra, spróbujmy może w ten sposób. Przecież jestem ostatnią osobą, która by publicznie wznosiła toast. I w ogóle dla mnie to był taki hardcore, że wiecie, że panna młoda to jest... główna osoba tego dnia, nie oszukujmy się. No pan młody też, ale wydaje mi się, że i tak wszyscy tam jakoś najbardziej zerkają na pannę młodą. Także no dla mnie to był trochę hardcore, bo ja nie lubię być centrum uwagi, ale powiem wam szczerze, podsumowując, bardzo mi się podobało. I się to zrobić nie wierzę. Wow! Udało się. Tak, więc podsumowując, bardzo mi się podobało i choć drugi raz bym nie chciała tego powtarzać, to wydaje mi się, że naprawdę wszystko się udało tak, jak chciałam. Spróbujmy, tylko szkoda, że nikt nie przyszedł i nie... O, usiadła. No spoko. Tylko szkoda, że reszta siedzi gdzieś indziej. A tam mamy też taki... O, tutaj też to mamy. O, to może jak tutaj spróbuję. Może teraz małżonek. Znieść toast. Spróbujmy. Tutaj mój tata próbuje swoich sił w gitarce. No i co? No i tyle z tego wszystkiego. Nikt się jakoś tam nie zainteresował za bardzo. O, wstają. Czyżby? Wow! Udało się, udało się. Także mega. A może tutaj gdzieś klikniemy, zatrudnimy pianistę? Może tam klikniemy i tam będzie ten pierwszy taniec? No ja już sama nie wiem. W każdym razie... O, proszę. Pomogło, coś pomogło, czyli jednak trzeba na to. No nie mam pomysłu, niestety pierwszy taniec nie działa, ten nasz tutaj muzyk jeszcze nie dotarł, ale może spróbujemy, nie wiem, może gratulować ślubu, może ja porozmawiam z Magdą, bo ja wiem. Coś z aktywności, zjedzmy desery może. No tak powiem wam, nie do końca rozumiem, dlaczego tutaj niektóre rzeczy nie działają, ale już nie mam na to wpływu. Dobrze, mamy panią muzyczkę. W ogóle piękny ten fortepian. Spróbujemy, nie wiem, może teraz. Też nie bardzo. A może teraz klikając na siebie coś by się udało? A ty gdzie, moja droga, idziesz? O, już się robi chyba ciemno. Spróbujmy ten pierwszy taniec. No cóż, powiem wam, że czuję lekkie rozczarowanie i niedosyt. Czy z tego bukietu nie możemy skorzystać? Nie. Spróbujmy tutaj jeszcze na ciebie. O, może małżeński pocałunek, tylko niech on tam się wysika. Może podejdź tu. I później ty też podejdź tu. Dobra, jestem z powrotem. I spróbujemy tutaj Konradem nacisnąć. O, wpatruj się czule w drugą połówkę może. Aktywności. No i gdzie był ten małżeński pocałunek? Gdzieś to widziałam i już to zgubiłam. O, jest, małżeński pocałunek.
Trochę nas tutaj pani zagłusza, ale no nic, sama tego chciałam. Tak, no niestety nie mam tego bukietu, ale też jak próbowałam, to cały czas mi wyskakiwało, wiecie, że ona tam gdzieś się ekscytowała, machała tymi kwiatami, ostatecznie nie rzucała. A jako taką ciekawostkę powiem wam właśnie, że mój właściwie nie bukiet, a welon, ponieważ ja rzucałam welonem, złapała moja siostra, a muchę złapał chłopak mojej siostry, więc bardzo to było sympatyczne. Moi drodzy, już nie będę katowała tej rozgrywki, ponieważ trochę mi jest szkoda, że tam nie wszystko się udało. Nie wiem, obstawiam, że może jednak jest to wina jakiegoś zakamuflowanego moda skryptowego, być może. Też przeczytałam na stronie, że to nie jest tak jakby ostateczna wersja, że może coś tam jeszcze ulec zmianie. Nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, najprawdopodobniej będę jeszcze testowała ten pakiet w jakichś innych moich rozgrywkach, a ten dzisiejszy film jest takim luźnym filmem. Ustawiłam się tutaj właśnie na tej mapie tego miasteczka, żeby tutaj jeszcze na nie popatrzeć. Czytałam jakieś opinie, że to miasto Tartosa jest inspirowane jakimś greckim miasteczkiem albo Chorwacją. Tutaj właśnie byłam wcześniej na tym rynku, zamówiłam sobie tam kwiaty, którymi ostatecznie i tak nie udało się rzucić. Ewentualnie, nie wiem, na koniec odcinka możemy spróbować tutaj jeszcze na przykład przyjechać. Nie wiem, czy możemy kliknąć tutaj, bo tutaj co mamy? Mieszkalne. To może przyjedziemy sobie tutaj we dwójkę, a tutaj co jest? Tutaj braliśmy ślub chyba, tak. Czy tutaj braliśmy? Chyba braliśmy tutaj. Dobra, to przyjedźmy sobie może tu. No i tutaj są niby te wodospady, wygląda to całkiem fajnie, aczkolwiek nic się tutaj chyba nie da zrobić, bo tutaj przeklikałam. Tu jest też jakieś takie monstrualne drzewo, może podejdziemy tutaj razem, nie wiem czy to jest to drzewo zakochanych. W każdym razie tutaj też nie wyczaiłam żadnej interakcji. Także powiem wam szczerze, tutaj też nic... No trochę zawiedziona jestem. Oni dotarli i jeszcze tutaj Konrad jej wyznaje, znaczy jej mi, nieprzemijającą miłość. Może wręczy jeszcze jakąś różę, pogładzi po policzku, pocałuje. Także tak by to wyglądało. No cóż, moi drodzy, nie wiem szczerze powiedziawszy, jak to wszystko podsumować. Ja też tutaj nie zaglądałam do kasa, nie zajmowałam się budową, ponieważ skupiłam się na tej rozgrywce, która tak chyba jakoś nie do końca mi się udała. Ale no cóż, to byłoby tyle w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach i pa, pa.